Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie kilka słów o konwenansach. Zapraszam. Nie wiem, czy wy tak macie, ja tak trochę mam, że bardzo mocno spinają mnie zasady, konwenanse, to co wypada, to co powinno się zrobić i zasadniczo pewne społeczne uwarunkowania i zasady myślę, że są bardzo dobre i że to nam pomaga i reguluje i sprzyja jakiejś ogólnej kulturze, ale ja czasami mam tak, że te wszystkie rzeczy blokują mnie na spotkanie z drugim człowiekiem. To znaczy sprawiają, że w mojej głowie wydarza się tak szybki proces myślowy tego, co się powinno, a czego nie powinno, a co kto pomyśli, dlaczego to pomyśli i co ja mam zrobić, że nie ma mnie wtedy tu i teraz w tej relacji, tylko jestem właśnie gdzieś w swojej głowie i w tych wszystkich myślach. I czemu o tym mówię? Bo jesteśmy tydzień przed świętami, jesteśmy tydzień przed Wigilią i być może też mamy w głowie bardzo wiele schematów, bardzo wiele oczekiwań, bardzo wiele takich obrazów tego, jak powinno być. I te wszystkie obrazy mogą sprawić, nie muszą, ale mogą, że się nie spotkamy z drugim człowiekiem. Że miniemy się nawzajem, ale miniemy się też z Panem Bogiem, miniemy się z tym, co jest najważniejsze w czasie tych świąt. I dlatego dzisiaj tak z całego serca zachęcam siebie, ale też Was, żebyśmy się zatrzymali i pomyśleli, gdzie my jesteśmy, czy jesteśmy tu w tych schematach, czy jesteśmy w sercu i w ciele i w duszy z drugim człowiekiem, po to, żebyśmy mogli się przy tym stole spotkać. A co się z tym wiąże? Wiąże się też z tym to, że my przy stole wigilijnym czasami mówimy wiele rzeczy, które ranią drugiego człowieka, które teoretycznie mówimy w dobrej wierze i z dobrą intencją, ale tak naprawdę to jest narzucanie naszej wizji na życie drugiego człowieka. I może to jest dobry rok, może to jest dobry czas, żeby zrobić inaczej, czyli żeby bardziej się wsłuchać w to, kim ten drugi człowiek jest, niż narzucać mu to, jacy my chcielibyśmy, żeby ten ktoś był. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale mam nadzieję, że tak. I powiem Wam, że kilka tygodni temu miałam taką piękną historię, że ktoś, kto zupełnie mnie nie znał, kto w ogóle nie wiedział, kim ja jestem, co ja robię, w zasadzie chyba nawet jak mam na imię, zaprosił mnie do swojego domu. Spotkaliśmy się na ulicy w jakichś tam okolicznościach. Ja byłam z kimś, kto był znany tej osobie i ten ktoś nas wpuścił do domu i to było niezwykłe. I pomyślałam sobie, że nie wiem, czy ja byłabym gotowa to zrobić. Czy mnie jednak konwenanse i takie poczucie, że ojej, pewnie mam bałagan w domu, nie mogę zaprosić, bo powinnam najpierw tydzień sprzątać. Czy to by nie sprawiło, że ja bym się minęła z człowiekiem? Że ja bym nie dała przestrzeni na piękne rozmowy, na wartościowe spotkanie, na różnice, które między nami były, ale które były wspaniałe. Więc zachęcam Was, ale tak jak mówię, przede wszystkim siebie, do tego, żeby wyrzucić niektóre niepotrzebne konwenanse. Nie wszystkie, ale wyrzucić to, co jakoś blokuje mnie przed tym, żeby być z innymi i dla innych. Żeby być człowiekiem, żeby być sobą, bo warto być sobą i nie warto być nikim innym, jak tylko sobą. I do takiego bycia sobą i spotykania tego drugiego, tego w tym, kim on jest naprawdę, a nie wizji naszej, życzę sobie i Wam. I widzimy się za tydzień, tak pewnie wigilijnie, chociaż nie wiem, w sumie to nie oglądajcie za tydzień morałów, róbcie inne rzeczy. Ja pewnie coś wrzucę, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia. W każdym razie już teraz Was ściskam bardzo serdecznie. Do zobaczenia kiedykolwiek. Pa!